Wrzesień to w szkołach początek roku szkolnego i 10-miesięcznej pracy, ale często to także początek zmian, a wakacje, czas kiedy szkoły są puste, to dobry czas na ich przeprowadzenie. Tym razem zmieni się organizacja stołówek szkolnych, bo w ostrowieckich szkołach podstawowych i gimnazjach stołówki są, ale bez kuchni. Co roku więc Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłaszał przetarg na przygotowywanie i dostarczanie posiłków do szkół. I tu są ciągle problemy, bo jeśli już wykonawca dopracował się właściwej jakości posiłków, wreszcie już i dyrektorzy szkół, i uczniowie, i rodzice przyzwyczaili się, to kolejny przetarg wygrywa ktoś inny. Znowu są problemy, jakość nie taka, ktoś do tej pory nie miał doświadczenia w gotowaniu i żywieniu dzieci. W tej sprawie dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Stanisław Fiolik, wiceprezydent miasta Paweł Górniak i naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Jan Bernard Malinowski spotkali się z dyrektorami szkół, by wspólnie ustalić, jakie rozwiązanie w kwestii żywienia dzieci w szkołach będzie najlepsze. Uzgodniliśmy, że w ciągu wakacji w lipcu, w sierpniu każda szkoła przeprowadzi przetarg na wybór wykonawcy tej usługi i od 1 września każda szkoła, każdy dyrektor będzie odpowiadał za żywienie w swojej szkole. Chcieliśmy wprowadzić nową jakość od września, nauczeni różnymi problemami, które w ostatnim czasie żywienie w naszych szkołach spotykały. A te problemy małe nie były. W 2012 roku dostarczaniem gotowych posiłków do stołówek zajmowała się spółdzielnia Alternatywa 5. Niestety jakość przygotowywanych przez nią posiłków nie była, delikatnie mówiąc, zadowalająca. Dzieci otrzymywały parówki w foliach, niedogotowane mięso, a nawet surowe kluski śląskie. W wyniku takich działań duża grupa uczniów zrezygnowała z posiłków, a spółdzielnia ukarana została mandatem. Teraz ma być inaczej, łatwiej. Każda szkolna stołówka będzie miała nie jednego wspólnego dostawcę, a indywidualnego, co ma pomóc w lepszym kontrolowaniu jakości wydawanych dzieciom potraw. Szkoły wybierałyby sobie dostawców, a my podpisywalibyśmy umowę trójstronną, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej ze szkołą i z wykonawcą, szkoła jako zleceniodawca, my jako płatnik dla naszych podopiecznych dzieciaków żywionych w szkołach, no i wykonawca. Wydaje nam się, że to jest dużo lepsze, dlatego że w jakiś sposób bardziej indywidualny tak naprawdę będziemy do tego wyżywienia podchodzili, a więc nie będzie MOPS organizował jednego wielkiego przetargu na żywienie we wszystkich placówkach, tylko każdy dyrektor w swojej placówce taki przetarg przeprowadzi i wydaje nam się, że wtedy będzie dużo lepsze pole do pewnego rodzaju manewru, ewentualnie do zrezygnowania na przykład z usługi, kiedy by ona była świadczona w sposób niedobry, a więc to, co nam tutaj przyświeca, to jest indywidualizacja. Jednak sprawa na razie nie jest jeszcze przesądzona. Na razie jest to na etapie rozpatrywania jeszcze od strony prawnej, jak będzie mógł wyglądać ten przetarg, czy to forma przetargu, czy zapytania ofertowego, czy ogłoszenia na stronie internetowej. Na razie mamy jeszcze wątpliwości, tutaj prawnicy sami jeszcze nie do końca są pewni tych rozwiązań. Ostateczna decyzja w sprawie sposobu wyłaniania dostawcy posiłków do szkolnych stołówek podjęta zostanie w sierpniu.